Ale w sumie jak przerwam teraz hej, hej, hello ludzie. Nie wolno zapomnieć. Adios, you pervy little naughty boy. Okej, jak już sprawdziliśmy, te starmi nie mają lodowych ataków, więc powinno pójść spokojnie. A Bumblebee mnie powinien zostawić. Ile? 40 max. Pfff. Sentenza i special defense. Jego. Damn, son. Where did you find this? Ale przynajmniej... Wyobraźcie sobie, w pierwszej generacji już chyba dwukrotnie wyłączyłem animację, a teraz w drugiej dopiero teraz o tym pomyślałem. Dopiero teraz mnie to zaczyna irytować. Widzicie jaka różnica? Oh for... Bloody hell. Nie możesz tego robić. Jak to będziesz robić, to zmienię po prostu na Tsunite. Zobaczmy. Okej, nie zrobił. No to chłopaki się już umówiły na swój mecz. Jednakowoż my musimy pruć dalej. Naprzód, wiara. Musimy dojść do ligi, spełnić nasze marzenia. Ale przy okazji Katiuszkę wyjąć w pewnym momencie w końcu z boksa. Ale kiedy przyjdzie na to czas w sumie? Raz 26 i znowu dobra muzyka. I Grubcio teraz stoi na naszej drodze. Czuję się dzisiaj świetnie. Czuję się, jakbym mógł pokonać nawet samego czempiona. A, no tak. Grubcio równa się Fisherman, zapomniałem. Quiffish, widzieliśmy go już. To jest ten trująco wodny Pokémon. Nic specjalnego z sobą nie ma. W sumie, jeżeli ktoś o tym nie wie, to Liga w tej generacji jest chyba najsłabszą ligą ze wszystkich, jakie kiedykolwiek powstały. Jako, że w tej genie a Pokémony elitarnej czwórki są na 40 poziomach. To jest bardzo nisko. Macie porównanie do pierwszej generacji, w której to Poki są na 50 chociażby. Ale w sumie z drugiej strony w piątej generacji chyba są na wyższych poziomach, jednakże każdy członek elitarnej czwórki ma po 4 Pokémony. O mój świetny. Chrzanić to. Hot dog. Przyśpiesz to. Hot dog. Da się, Sylion. Jak najbardziej. To musisz zrobić jakieś ustawienia. Options, emulator, czegoś tak. Nie pamiętam dokładnie, jak to się robił, ale tak się da zrobić. Na 100%, bo tak robiłem. I... Nice. Kiedy Freshman to osiągnie 33 poziom? Jeszcze pytanie. O, Seeking. Mowy nie ma. Tsunurita, niszcz! O, matko przynajmniejsza, Seeking wygląda tak majestatycznie. Ludzie, którzy mówią, że Seeking wygląda gorzej niż ten Braxish. Braxish to jest Pokémon ogłoszony do 7 generacji, jakby co? Mają okropny gust. O, matko, jak można mówić, że Braxish wygląda lepiej niż Seeking? Braxish, jeżeli ktoś nie wie, to jest taki różowo-żółty, chyba niebieski Pokémon. I bazowany jest na prawdziwych rybach, które też są właśnie takie dziwnokolorowe. I dead. Żaden wodny Pok nie ma szansy przejść tego Solarbeama, bądźmy szczerzy. Jest! Jest! Finally! Tak! Wyedytujmy to od razu. Tak! Zrobione! Ostatnia ewolucja w tej serii, jak najbardziej. I chcę się nauczyć Fury Attack. I mean... Może nie ma za bardzo sensu, żeby się tego uczył, ale to lepsze niż tak, like jest. Może zawsze memować. Yeah! Walnie 5 razy, jej! Ale kogo to obchodzi? Teraz jeszcze tylko dać Earthquake'a Piroświńce, może Blizzarda, ale nie jestem pewien co do tego Blizzarda i będzie w porządku. Blizzard się może przydać na pewnego trenera, którego znamy z pierwszej generacji, który bardzo ma wielką fascynację z młodszymi świętymi Pokémonami. Oh god, Espeon. Poświęcam. Chociaż nie, no to Sunite będziemy poświęcać.
Quick Attack Spawn. Te wszystkie ewolucje, które były w turnieju i używały fizycznych ataków, to nie rozmawiało. Okej, zmienimy na... Auć, wszystko jest zranione, oprócz Katsa. No to Katsu. Tutaj chyba może się zaraz wyleczyć, także spokojnie. Nie musimy się czegoś martwić. Ten Quick Attack, litości. A, przepraszam. Espeon generalnie jest bardzo dobrym, nie, chyba mówiłem już o tym, ale Espeon jest bardzo dobrym wyborem dla ludzi, którzy chcą przychodzić grę. Wystarczy tylko Saiki i tu, chociaż jak o tym pomyślę, to Saiki chyba jest niedostępny zbyt szybko w tej grze. O, kryt! Miło, niepotrzebnie, ale... Czy Saiki... Nie dostawało się Saikika w Kanto dopiero? Chyba w Saffron City się dostawało, tak samo jak w pierwszej generacji Saikik. To pasowało. Okej, pójdźmy ten najpierw. To nie miało żadnej potrzeby i sensu. Świetnie. Tak, Bugcatcher Mike! I jego wszystkie smocze Pokémony. Chwila, jaki był Pokémon robaczo smoczy? Był taki? Czy zwariowałem? Chyba zwariowałem. I teraz, proszę Państwa, coś jest napisane. Przeczytałeś to? Tak. I tutaj mamy spis wszystkich braci oraz sióstr tych, którzy mają imienia po dniach tygodnia. Monika i tak dalej, i tak dalej. Są też ich lokacje, więc jeżeli ktoś chce ich znaleźć i nie wie gdzie, to... Wow, to tutaj. Nie było Bugdragon, dobrze kojarzyłem. Zawsze jest nadzieja, że w siódmej genie zrobią? Right? Smoczo robaczy ma niesamowicie dobry potencjał. Tak swoją drogą, Nocturne na 32. Zabijcie mnie. Nasz jest na 34, niewiele lepiej. Damn, son. Yanmega, która z Dragonfly nie jest smokiem, wyobraźcie sobie, a jeżeli coś jest po tym... Dragon Fruit Tree, to już jest nazwane smokiem. Mówię o egzekutorze i jego Alola formie. Logika. Ugh. I ostatni super apel, ale mam jeszcze max apel, także spokojnie. My nie chcemy spotykać już rzadkich poków. Stanowczo. I tutaj chyba możemy właśnie się wyleczyć, co nie? Tak. Świetnie. Snorlax 2000 CP? Jesus Christ. Mój argument. Pięści. Tak samo drogą, zobaczcie jak statystyki podrosły. Wszystko było na 40-50, co kojarzę i teraz boom. 80, 50, 60. Nice. Oczywiście atak najlepszy, ale no cóż. Chcę żyć teraz pilosini chociaż. I to jest chyba kolejny spinner, na którego speedrunnerzy mogą wejść i go nienawidzą. Ale jego dużo łatwiej ominąć niż takiego Russella. Ale działo się niewiele. Znaczy dużo, jak najbardziej. O, idealnie. Pikachu możemy spokojnie skontrować. Idź, Freshpie. Jak można nie mieć Poke, który ma taki garb, powiedzcie mi? Co to w ogóle jest od tego, powiedzcie? Oh my goodness, why? Tak, Quick Attack się przyda przeciwko niemu. Yep, to potrwa wieczność. To może Poke, który zabije na hita. Bo akurat preferowałbym zabić takiego kurwiajkę na hita, bądźmy szczerzy. Niż dajmy na to pudło, cios, zraniłem pudło, o matko. Ej! Easy, katka. Nie masz prawa tego przeżyć. Yep! Skończył dokładnie tak jak nasz stary Katsu z Yellow. Na hita. Co dalej? Bla... Say what? Blastoise? Holy crap! A wiecie, casualowy Blastoise. To jeszcze brakuje nam Charizarda, bo Venusaura widzieliśmy i Blastoise na 32. Wszędzie oszuści w tej grze. Wszędzie. Czerwona góra z Afryki jako Pokémon. Pamiętam, że w jakiejś smandze było wspomniane, co jest największym wzniesieniem w Afryce chyba? A nie, to w One Piece, bo ten ruch specjalny czekolowa. Dobra, ale odpuścił sobie gadanie o tym. Iceberry. Jeden z najgorszych itemów w grze. Litości. Generalnie itemy, które leczą tylko i wyłącznie
pojedyncze statusy, które nie są paraliżem bądź poisonem, są okropne. Moim zdaniem, of course. Ale ten odcinek stanowczo będzie podzielony na pół. Powiedziałem One Piece, chodziło o Shaman Kinga. Stanowczo chodziło o Shaman Kinga. Czy Victor ma Razor Leafa? Chyba ma. Wydaje mi się, że ma. Lepiej zmienić. Victor Bell też wygląda fajnie. Ma bardzo, bardzo jasny, ale przyjemny dla oczu odcień zielonego. Ofor. Bloody brilliant. I teraz, zaraz jak to powiedziałem, to zmienił na czerwony. Shit. Nie pokonam Nechta, nawet się nie łudzę. Ale chcę zobaczyć, ile możemy zrobić obrażeń. Dużo więcej niż się spodziewałem. O nie, tylko nie rap. El Toxico. Under, szybko. Ludzie się ze mnie śmieją, bo jestem daltonistą. Ale widzę na przykład, że usta są... Ale widzę na przykład, że usta tego Victreebola są niebieskie. Przecież to oczywiste. I tak, Freshmint nadal będzie dostawał expa z Expshera. Sądzę, że potrzebuje tego jak najbardziej. God damn it, ile tutaj jest wolnych poków nagle. Sunita ma pełne ręce roboty. Kingler cały czerwony. Shiny! Łapać go! Będziemy jak zespół, kradniemy poki. Zawsze lubiłem, że Kingler ma właśnie nazwę króla w sobie. Kingler, Shaman King Lol. I ma tego jakby koronę na szczycie głowy. Przynajmniej co wygląda jak... Pile of Spark. Nope, stanowczo nope. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem bardzo fajne Pokémon mają teraz trenerzy. Flareon, Blastoise, Victreebel, podoba mi się to. Po tym piekle ze wszystkimi Koffingami, Ratatami u roketowców, to jest tak miła odmiana, Jezu. I nie jestem pewien, ale to jest może mój ulubiony sprite Flareona ze wszystkich gen, strasznie go lubię. Again, przez tą czerwień. Te jaskrawe kolory, Game Boy Color są świetne, uwielbiam je. A i blisko. 34 Freshmint, dobrze. Alright, zobaczmy co tu jest, bo jestem ciekaw. Nie pamiętam, przyznam. Przyznam się bez bicia. Aha. Okej, okay, kupiliśmy full heal, prawda? Oh god, okej, mamy. Mamy też kalcium. Użyłem Max Tipa zamiast full... What? Co ze mną nie tak? Co oddawało kalcium? Chyba special attack? Special, no to special najlepiej zwiększyć u Tsunurita albo Katsu. U Katsu, bo mam więcej specjalnych ataków. Tsunurita zawsze może body slamować. Not so cool! How can be cool when lose? I tak, już jesteśmy prawie przy Victory Road. I zobaczcie jaki długi będzie. To się wam spodoba. Okej, kolejny cool trainer. Gdyby to była... Zastanawiam się, czy w Heartgoldach zamiast cool trainerów zrobili tu ace trainerów. Tych lepszych. Chyba nie, bo to remake i w remake'u zazwyczaj starałem się jak najwierniej odtworzyć wszystko, ale i tak jestem ciekawy. Here you go, boys! Spor! Ja tę motkę lubię, adios! Nie wiem jak inni. Mamy full heal, na szczęście jesteśmy szybsi, nie ma prawa nas ponownie uśmiecić, ale jeżeli ma Giga Drain, to mamy problem. Slash, bardzo dobrze. Okej. Okay. Pamiętajcie, Freshmint jest teraz dużo bardziej tankowaty. Special attack mu specjalnie nie wzrósł, ale reszta statystyk tak. No może jeszcze szybkość za specjalnie, nie? Nie. Generalnie, ups. Goldak wygląda dziwnie z tym różowym dziełem, ale w każdym razie, co ja miałem powiedzieć? Że i tak większość osób nie używa Piloswine'a, wszyscy używają Mamoswine'a, który jest... Wow! Który był bardzo popularny swego czasu. Każdy go używał bez wyjątku. Na zwłaszcza oficjalnym tym... jak się nazywa? Oficjalnym formacie VGC. Bo Piloświnia była taka świetna. Nie. Nie, na oficjalnym chyba nie. Na Smogonie chyba najwięcej. Dobra! W każdym razie! To, do czego próbuję dojść. Mamoswine, ewolucja Piloswine'a z czwartej geny i dobry. Tak naprawdę
wiele lodowych poków byłoby dużo lepsze, gdyby miały więcej szybkości, bo tylko tego im brakuje. Lodowe poki są słabe defensywnie, a mocne ofensywnie, dlatego to jest zawsze smutne, kiedy ktoś idzie logiką: ten lodowy Pokémon będzie tankowaty, ale wolny. O, Ritter ma chyba moc już dokładnie Flya. To dobra wiadomość. Oznacza, że nie musimy teraz dwóch tur zużywać na atak. Gorzej, że Sentenza niestety nie radzi sobie nadal z walką. Boże, ten czat. Why are you doing this? A Fresh Meat... Chyba zabiorę już Fresh Meatowi, Aixpchera. Starczy mu. A nie, Fresh Meat... Nie, Fresh Meat będzie potrzebował wysokiego poziomu, po namyśle. Stanowczo bardziej niż Chwila? Stanowczo bardziej niż Sentenza, który będzie coś czuje... Pełnił rolę Meat Shielda tak zwanego, czyli mięsa armatniego. Okej, i to była ostatnia trenerka, która nam została tutaj. Fresh Meat, niech zostanie na razie. Zobaczymy, co ma. Aj, przegrałem z trenerem o imieniu Iwan. Był bardzo silny, ale... Nie, musiał wygrać za wszelką cenę. Współczuję jego Pokémonom. No cóż. To już wiemy, że ten rywal jest dupkiem. Wiesz, jak masz jednego Pokémona, to nie dziwię się, że przegrywasz. Just saying. Ale Rapidash jest najbardziej fajny. Mi się podoba. Pokonałeś tego kacu? Nice. Ja już przestałem patrzeć na czat. Nie chcę patrzeć na to, to jest trainwreck. Nie no, żartuję. Znaczy, trainwreck jest, ale patrzę na czat. Jezus Chrystus, why? O nie. Nie godzi się. Czy my jesteśmy szybsi? Niemożliwe. I tak działa Fire Spin. Tak samo jak Rap. Pretty much. Headbutt. Tak, Rapidash, używaj tych ruchów, które najdłużej trwają. Dziękuję. Fury Attack, Fire Spin. Co następne? Thunder Wave, żeby nas paraliżować co chwila. O litości. Katsu 37. Mamy prawie takie poziomy co Liga. Nie jest źle. Nie jest też dobrze, ale no cóż, nie jest tragicznie. Okej, co my tu mamy napisane? Ścieżka 26. Recepcja. Hello. Masz 8 odznak, możesz przejść. I co tu mamy? Rappel. Tu mamy przejście do lokacji końcowej gry, gdzie są najpotężniejsze poki. Mountain Silver. A tutaj mamy przejście do Viridian City. Ale nie możemy tu pójść na razie. Kanto będzie można odwiedzić dopiero po lidze. I witamy na Lickrar Road. Nie wiem, czy nasz Max Rappel starczy, ale spróbujemy. Let's see. Jak... Nie, nie starczy. Slack. Może... Chwila, może jakbyś sobie hot doga, to będzie starczyło. O, Jesus Christ. Pożyczcie dysk twardy. A mi się zachciał Baldura grać nagle. Nawet wiesz mi się... Okej. Jesteśmy. Wcześniej na let's playu z Harry'ego Pottera weszła siostra. Na tym let's playu wchodzi babcia i mama. Na zmianę. Spokojnie, ja nie umieram. A na let's playu z Gothica 2 wszedł mi brat, to pamiętam. Co następne? Kto jeszcze może wejść? Tata. Jeszcze tata chyba mi chyba nigdy nie wszedł. No, to zobaczymy w następnym let's playu, kiedy tata mi wejdzie. Ale dla Expo zawsze warto rozwalić coś takiego. Chwila. Nie było, że Fresh Meat tylko dostał, tylko dwa razy Fresh Meat? What? No dobra, w każdym razie. Widać, że trzeba użyć silniejszego poka. Hot dog będzie idealny. Uff. Yep, coś czułem, że w tym kamieniu coś jest podejrzanego. I było. A może nie pamiętam, jak Victor to jest zrobione. Chyba ten się szło. Jak już mówię, Victor Rock nie jest długie, ale i tak go dokładnie nie pamiętam. HP up. HP up. Tak swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale ostatnio została wydana książka Harry'ego Pottera. Nowa. Nowa nowisieńka.
Przeklęte dziecko chyba się nazywa, nie jestem pewien. I opowiada o nie tylko o Harrym Potterze, ale też o jego dziecku. 2 dni temu wyszła ta książka, 3 dni temu, coś w tym stylu. Ale czy ja byłem już we wszystkich innych miejscach? Muszę zobaczyć. Chyba nie byłem. Chcę zobaczyć, chcę się upewnić na 100%, że wszystko sprawdziłem. Dobra, dobra, repel. Scenariusz w... Ooo... Naprawdę? To brzmi słabo. No cóż, mówi się zrozumiałe wytłumaczenie. A, there we go. Full Hill, drugi już. Wow. A tu TM chyba? Earthquake? Nie, a, wiem gdzie będzie Earthquake. Wiecie co? Teraz siostrzenica weszła. Siostrzenica! Ciost! Okej, okay, jesteśmy po kolejnej przerwie. Ja już nie wiem co się dzieje w tym domu. Jedna osoba za drugą wchodzą do mojego pokoju. Czekam tylko aż policja wejdzie, albo SWAT. Błagam, nie nasuwajcie na mnie, SWAT. Ja chcę się streamować, ludzie. What the hell? A byłem w tej serwie. Nie tędy, tylko tędy. I tu w górę. I there we go. Iwan! Zakała! A nie, chwila, to nie ten man. Nie mam do Iwana mema. Zdrastwojcie, Iwan! Wanna drink some vodka? Come, let's drink. Lol. I zaczyna od najgorszego Pokemona, bardzo dobrze. Chcesz trochę hot doga? O ja! Śmieszna rzecz! A przy samym Deju Sneasel zmienia kolor na swoje shiny. Bo co pamiętam, Sneasel jest różowy, kiedy jest shiny. Błagam ludzie, spokojnie z językiem. I... wow! Okej! Okay. Wiecie, zapobiegajka, przeciwbullshitowa, podpalenie. Papa Sneasel. Frajer. Wystaw teraz wodnego, come on, jest sunny day, będzie idealny solar beam. Pielgrzymka do Jest Feraligatr, idealnie dla scenerity. Pielgrzymka po dysk twardy, czy raczej pielgrzymka do celeba z intencją dysku twardego. 38, nieźle. To lepiej niż nasze startery. Solar Beam. To zaboli strasznie. I? Uwielbiam fakt, że w czwartej genie i w tej genie HP tak wolno opada. Ludzie nienawidzą za to czwartą genę, ale ja ją lubię, bo to daje ten element takiego surprise'a i takiego oczekiwania, tak dawaj. I w końcu się udaje. O, moment nadchodzi. Tak generalnie. Jeżeli jeszcze YouTube, który to ogląda, nie pojmuje, to tak jakby ludzie weszli, było zabawnie, czat się popłakał. Czacie, powinien być hype, piszcie kapy, cokolwiek, no walczymy tutaj, a wy co? Choć hype to będzie przy Lidze. Oj tak. I Golbat traci na 2 hity, mi pasuje. I jesteśmy dzięki Ice Windowi szybsi od Golbata. To lubię w Ice Windzie, że zmniejsza szybkość mimo wszystko. There we go, już dużo lepiej. Auć. Proszę nie bij się teraz, bo padniesz. Aj. Kacu, nie spamy kapami. I po freshmicie, zasłużył na to szczerze mówiąc. Nic tylko zżera expa i nic nie robi. O shit, ten chyba też padnie w sumie. Zobaczmy. Może pójdzie konfis, ale i trafimy. Come on. I... nie. Może przeżyjemy? Nie. 3 razy nie odpadasz. Panu podziękujemy. Czy pytania będą łatwe? Tak. Otóż nie. Lol. No, I have unleashed hell. Okej, okay, ale nie masz swojego najsilniejszego Pokemona tak naprawdę, startera, no bo starter jest u niego najpotężniejszy, wydaje mi się, u Iwana. O, Magneton, o, Holipcia. Hotdog.
Uwielbiam tego meba, że jeżeli u kogoś czat bardzo szybko się skroluje, to można napisać coś w stylu: jestem gay, nikt tego nie zobaczy, bo czat tak szybko się skroluje. I często się zdarza, że akurat czat jest dziwnie wolny w tym momencie, co jest podwójnie zabawne. I? Tak swoją drogą, to jest nie fair, ponieważ elementarne typy mają tak: Thunder, najpotężniejszy atak, który ma tyle samo mocy co Fire Blast, jednakże ma 70 accuracy. Fire Blast ma 85 przy takiej mocy. Hydro Pompa ma 80 i ma tyle samo mocy, a roślinny ma Solar Beam. A Solar Beam wiadomo, 100% trafienia, ale dwie tury. Także tak naprawdę ogniste poki mają najlepsze atak. Fire Blast moim zdaniem jest najlepszy z tych czterech. I ostatni, Kadabora. No to Tsunritara. O Boże, ludzie, błagam was. Please. Future Sight. Ciekawe, czy zdąży w ogóle. Raczej nie, bo Future Sight atakuje po dwóch turach. Yep, Kadabra nie ma zbyt dobrego bulka. Tankowania nie potrafi tankować. Zastanawiałem się, czy nie użyć Razor Leafa, żeby dobić, ale dobrze, że wziąłem Body Slam. Zapomniałem o Recover. Witaj, Nathan. Nie pamiętam, byś się witał w sumie, więc ja cię witam w każdym razie, bo nie widziałem cię wcześniej chyba. I pokonaliśmy go. To, co ty masz, a ja czego nie mam, zaczynam rozumieć, co powiedział do mnie mistrz smoków. Ten, który miał dać Dratiniego. Chyba nam go nie da, bo mieliśmy pełen ekwipunek? Wydaje mi się? Ekwipunek? Łe! I... tutaj? A Earthquake? Earthquake? Earthquake. Excellent. I Max Potion jeszcze, jako dodatkowy bonus, wiecie, bo w kamieniach są ukryte przedmioty. Nie wiem, kto je kładzie tak, ale kto się kładzie. Furiaty jedne. I o! Damy radę! Daliśmy radę. Witamy w Indigo Plateau. Ostatnim miejscu dla trenerów. Ligą! Ale to w następnym odcinku. W następnym odcinku zmierzymy się z Ligą. I przejdziemy Krystal w sumie. Co na przestrzeni dwóch odcinków raczej, ale dobra. Wszystkim na YouTubie życzymy bye. A ja zawsze grę, żeby nie było 14 godzin. Ale to wliczając szukanie Enteja. Także bye.